Cześć, witajcie zimeczki, z tej strony Sasek, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bohaterami. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, słuchajcie, na starcie odcinka mam dla was do polecenia fajną giereczkę. Słuchajcie, jest to EarthX i to jest gierka o tworzeniu firmy. W której yy, głównym celem jest wysyłanie rakiet, czyli taka trochę Elon Musk gierka, bardzo fajna gierka, możecie sobie obczaić, mam dla was malutki konkursik, ale to pod koniec odcinka i słuchajcie, zachęcam, wbijcie link w opisie. Ok, przed odcinkiem jeszcze zachęcam was do stawienia łapeczki w górę, jak i subskrypcji. No i słuchajcie, chciałem powiedzieć wam, że organizuję też konkurs na pakiet z nocturno. Jeżeli ktoś jeszcze nie wziął udziału w konkursie albo bierze, to przypominam o odświeżeniu kodu w twórce, a dla tych, którzy nie, nie widzieli jeszcze o tym konkursie, nie biorą udziału, zachęcam! Pierwszy link w opisie macie konkurs, parę prostych kroków do wykonania, możecie wziąć udział. Okej, okay, jeszcze powiem wam, że otworzyłem sklepik z koszulkami z Fortnite ratowanie świata Możecie sobie obszaić też, link jest w opisie. Fajne koszuleczki z ratowania świata. Możecie też sobie obszaić. Słuchajcie, już przechodzimy do odcineczka i dzisiaj omówimy sobie y, takie rzeczy, czyli księgę kolekcji. Wam wytłumaczę, kogo warto zwerbować. Zacznijmy od podstawowych bohaterów, któ których werbujemy za flux. Y, bardzo fajną propozycją, tutaj jest operatorka zjawa. Zobaczcie, już wam pokazuję, podląd przedmiotu. Daje nam, że podczas okrzyku bojowego zwiększa obrażenia broni. tu akurat na głównie o 25% i prędkość ruchu o 25%, a na premii o 8%. Więc to jest bardzo dobra sprawa, jeżeli gracie jakimś żołnierzem pod okrzyk bojowy. Więc myślę, ale też do samego grania tą bohaterką, też jest bardzo fajna sprawa. Możecie ją sobie zwerbować. I jeszcze chciałem powiedzieć wam, jeszcze zanim dokładnie przejdziemy do tych wszystkich warbunków, że ja bym poczekał jeszcze troszeczkę, aż będą jakieś fajne buildy. No i wtedy bym zaczął werbować, ale ja wam tu, no dzisiaj zaprezentuję wam, jeżeli macie mało bohaterów i w ogóle zaczynacie, to kogo warto zwerbować tak na start, żeby pograć. Dlatego Operatorka zjadła bardzo fajna propozycja. Następną propozycją jest tutaj nasza Operatowiczka Ramirez, która daje obrażenia broni szturmowej. Jeżeli nie widzieliście odcinka odnośnie broni szturmowej, link pojawi się tutaj w karcie. Po lewej stronie, czy tam po prawej wyskoczy Wam link do tego filmiku odnośnie broni szturmowych. Tam jest właśnie build na tą bohaterkę. Bardzo fajna, jeżeli lubicie grać szturmówkami, super sprawa. ok e, Z bohaterów jeszcze e, ostatni tutaj właśnie, tak z, z grubsza przelecę. Tutaj będzie lista. Jedyna postać, która aktualnie odnawia HP. Dlatego jeżeli chcecie grać jakimś buildem właśnie pod e, szturmówki, czy pod... Nie, ogólnie, żeby mieć dużo HP. No, to survivalista tutaj. Granadierka Ramirez odnosi granadierkę Ramirez. To Wam powiem tyle podgląd przedmiotu, że ona jest tyle samo daje co na głównej i na premii, więc nie opłaca się grać na głównej postaci. Dlatego granadierką nie gramy na głównej. Jeżeli gracie pod granaty, już Wam pokazuję, co jest bardzo fajne pod granaty, to oczywiście dacie sobie wtedy na premię. Pod granaty fajnym sposobem jest. Niech ja go znajdę. Tutaj. Ten, ten oto koleżka, nie, nie, nie chcę go wrzucać. E, czyli tak, obrażenie granatu, zwiększe obrażenie granatu od małkowego o 106%. To jest bardzo dobre. Jeżeli chcecie grać już e, pod granaty, to właśnie tym na głównej postaci. Ok, jak już jesteśmy przy tych bohaterkach, bohaterach, oczywiście bohaterach ja sobie gadam, to Evelyn bardzo dobry buildzik, jest na mojej stronce. Link będzie przy piętym komentarzu, tam macie listę wszystkich buildów. E, build pod e, lewa i prawa na główną postać e, Likwidacja progu z pistoletu Skaza czas odnowienia lewej i prawej, spoko z prawa e, Plus jeszcze Carbit jest do tego Zaraz wam pokażę Carbida Carbit jest e, gdzieś. Tutaj, tu jest Carbit, już wam pokazuje co daje Carbit e, karbit Lewa i prawa powoduje ból, który zadaje obrażenie od energii Co sekundę ileś tam tutaj też macie napisane co daje na standardowej premii Ok, lecimy po kolei, dalej mamy budowniczyk, zbudowniczyk oczywiście warty polecenia, baza, mocarny, Nox, który moduluje bazę i naprawia nam budowle, więc bardzo spoko sprawa, polecam zbudowniczyk właśnie jego, ogólnie tutaj spec specporażacz Penny, też super sprawa pod bazę, czekajcie, ja sobie pokażę Wam tutaj, na głównym też jest spoko sprawa, chociaż chyba daje to samo, no, to samo daje, czyli wrogowie atakujący w zwarciu budowlę zasięgą bazę otrzymują y, punkty obrażeń, więc to spoko sprawa na premię. Yy. I z budowniczych baza Kale. Jeszcze tutaj sobie przejdziemy, który y, zwiększa wytrzymałość budynków. Czyli pod główną postać też spoko. Bildzik też macie pod bazę Kale'a w tamtej liście, która jest w przypiętym komentarzu zachęcam spojrzeć. Keimocarna baza ewentualnie na profity. On tylko właśnie zwiększa łączność bazy tutaj o jeden, ewentualnie jak chcecie mieć dużą bazę, to gracie wtedy na głównym. Więc z budowniczych to by było tyle, następnie przejdźmy do ninjów. Z ninjów jest dużo fajnych propozycji, ale zachęcam Skrytobójca, Sara. Skrytobójczy, nie bardziej skrytobójczyni Sara. A tutaj pod skrytobójstwo, czyli pod te właśnie ataki bronią białą. Dlatego zachęcam też, jeżeli ktoś lubi grać ninją, i owa się zwerbować. No, i jeszcze oczywiście Miś miecza. Ken, którego sam oczywiście używam. Podstawa cienia zwiększa obrażenia mieczy yy, w postawie cienia o 25%. Więc spoko sprawa. Ok, i teraz przejdźmy do robótników standardowo. Miś Grizzly On przydaje się do wszystkich buildów pod misia. On zwiększa czas trwania misia. Bardzo dobry, bohater swoją drogą. Yy, następnie mamy. Kto tu jeszcze zwracał te uwagi? Sokole Okopeny. Jeżeli chcecie build pod Farmę zrobić. To przesunięcie fazowe to zawsze fajnie działa, jak się farmi. Yy, szokowi, szoko Spalaczka Bzyk. Jest to pań, która zwiększa siłę trawienia wieży elektrycznej o 200%. Spoko sprawa, build pod wieżę, zawsze fajny. Yy, oczywiście najlepszy aktualnie, chyba pochatek pod Miśka, bo zwiększa odimność Miśka o 46% i szybkość szczelność Miśka o 25%. Ja pokazywałem build odnośnie Miśka, też jest w odcinku, tu wam gdzieś wyskoczy na ekranie. No i oczywiście... No pod pistolety ten gostek, jeżeli ktoś jest zainteresowany graniem pod pistolety, też spoko sprawa. Musimy trochę tempa przyspieszyć, oczywiście tropicielka jazz. Jeszcze wam tutaj napomnę pod farmienie też macie odcinek na moim kanale, musicie sobie poszukać. Ok, przechodzimy już Sticky do bohaterów. Z yy, bohaterów yy, wiosennych zacznijmy tutaj na pewno od yy, stanowczy Irish On daje, że mi się krzela. Tymi oczami, zadając obrażenia, więc na premier bardzo spoko pod bit, pod miśka. Tu mamy tych trzech, którzy są pod granaty. Jeżeli ktoś tam jest zainteresowany, to może zobaczyć. Na pewno króliczna na najlepszy, tutaj jest większe obrażenie. o 225% na głównym pod snajperki. Fajny build. Króliczka pewnie jest pod plazmem, więc jest taka seria. Mm. Bardzo polecam tutaj tą oto siomalkę, bo jest fajny build pod filmowe ostrze. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach, może coś o tym powiem. Z tych bohaterów jeszcze ten jest wart uwagi. On na pewno będzie podbijany przeze mnie. Czyli zużycie fragmentu ładunku z każdej czasodawnej emisji i wieży o 30%, a tu o 10%. Więc jaki na premię, tak na główną też jest bardzo dobry. Dobrze, z tych bohaterów omówiłem myślę, że takich z lepszych. Tutaj oczywiście ten jest pod granaty, ten jest pod bazę, która leczy. To jest akurat podleczenie bazy, tylko cały czas klikam ten pierwszy. Czyli e, w zasięgu bazy odzyskują zdrowie, więc, no, to pod bazę, e, oczywiście, lawinowa jazz nie mogła jej tu zabraknąć, lawinowa jazz jest pod e, ładunki w miszku. Bardzo spoko sprawa, jak i na premię, tak i na główną postać. Ok, z tych bohaterów, tutaj jeszcze pod minigana możecie sobie zrobić. Polecam też bardzo serdecznie e, tego. Ten jest warty uwagi. Tutaj on ma trochę skomplikowany, ale zrozumiecie, znaczy nakam dedykowany odcinek odnośnie tego, bo to jest bardzo fajna sprawa, ale to w następnym odcinku. Puma Cassandra. Jeżeli chcecie zrobić pod Kunai, bardzo fajny build, polecam Pumę Cassandra. Podkunaj spoko sprawa też jest w tabelce build pod Kunaj. Następnie bohaterowie to oczywiście pan, jeżeli nie macie czaszkowniczki czaszkowi daje to samo pod szturmówki, Ja tak będę e, właśnie trochę szybciej leciał. Tutaj pani e, daje pod przedłużeniem krzyku bojowego też bardzo spokojna sprawa. Na premię pod shotguny e, tutaj Sarah Hotep, Nie, tu mamy pod pistolety. Kolejną panią. Ten tak średnio. E, ten daje, że w nocy coś z nocą mi się wydaje. Tak jak było wcześniej. Zaraz zobaczymy. Tak, wieczorem nocą zwiększa prędkość ruchu. No i oczywiście, jeżeli chcecie podwabić, to tutaj tego delikwenta, a to pod szarże. Ok, lecimy dalej, tutaj nie ma nic ciekawego. Pod falę uderzeniową, bardzo spoko sprawa, mam go właśnie podbitego. Yy, gdy wyczerpie wam się osłona, możecie jeszcze raz użyć fali. Bardzo spoko sprawa. Tu podbieganie. Ta ninja jest fajna i ciekawym rozwiązaniem do wszystkich ninja, czyli wyczerpanie twojej osłony, odrzuca pobliskich wrogów i ogłusza ich. To też jest bardzo dobre pod wszelakie buildy z Ninjou. Wukong standardowo do buildów pod e, wszystkie szturmówki, shotguny. To jest taki uniwersalny, bardzo polecam. Strzały wybuchowe. Bardzo spoko sprawa. E, Kulogra Jonesy też jest warty uwagi pod wszystkie szturmówki, czy to shotguny, czy to innego typu brony dystansowe. E, baza pod build, on tylko fajną ma, że właśnie to wybucha ta baza dlatego albo na głównym albo na premię zależy od buildu też buildy macie, tak jak mówiłem przy piętym komentarzu tam sobie e, sprawdzajcie i misio snajperka daje nam to, że nie wiem, e, znaczy misio snajperka jest takim oto mm, że likwidacja, e, tutaj widzimy, e, odzyskuje ładunek może być, fajny pod build pod miska Dlatego też warto uwagi, oczywiście kosiarka Pustaków Peny, yy, znaczy sara, kosiarz Pustaków Sara jest yy, pod kosy. Ok, dalej przejdziemy sobie tutaj. Yy, ten pan jest pod yy, mingana ten jest pod, można ująć, żeby się, yy, jakby to ująć, o, yy, że pod, pod wytrzymałość broni, że wam więcej broni schodzi, to jest bardzo fajna pod farming, jeżeli chcecie farmić, też jest właśnie build od farmienia, wydajność silnego ataku burzącego, no i tutaj macie wszystko ładnie opisane też. Tutaj mówiłem o tych bohaterach, tych tak średnio, się opłaca. już jeszcze ferbować. Yy, tutaj. Yy, jeżeli chcecie grać pod wabik, ten, yy, ten typ jak jest obowiązkowo, z byk. Yy, ta weli, mówiłem, tutaj chyba... Jeszcze ta jest chyba warta uwagi. Zaraz zobaczymy sobie. Yy, no, to też może być, nie jest złe. że potrzebujecie coś pod przesunięcie fazowe. Tutaj mamy tak, yy, pod. Snajpy. Zobaczmy, to jest pod Snajpy, macie elegancko, ładnie. Fajna spoko sprawa, bo to jest do tego buildu pod Snajpy przydatne. Obrażenia Snajpera i szybkoszczelność. Tutaj akurat same obrażenia w przypadku tym. E, to jest bardzo fajny żołnierz, też pod granie na głównym, ale jeszcze nie znalazłem. Bardzo do... znaczy, są buildy pod niego, ale szukam takiego, wiecie, jakiegoś fajnego. E... Tu macie e, buildy, no oczywiście pod obrażenia szturmówek. E, krytyczne. Jeżeli gracie podkryta, kryta, spoko sprawa, jak i na premii, tak i na głównej. Tu pod pistolety, tu pod kunai. Ta pani jest pod e, wskazik trafień krytycznych do wszystkich tych toporów, kosmie, czy e, też must have do ninja. Tutaj mamy tą panią, która e, podłogi. Też spoko sprawa w przypadku budowliczych. E, Ragnarok jest pod e, to pięść, ale jeszcze nie mamy buildu pod 5 niedługo zrobimy. Ragnarok też jest pod pięć, chyba jednym z lepszych akurat na głównej postaci. E, oczywiście jej o pierwszego strzału, jeżeli nie macie e, podgałacza super sprawa. Właśnie w tym będzie pod żołnierzy, tam mówiłem. No i faza dzikiego zachodu od wieżyczki, tak jeszcze w skrócie. No i ostatni tutaj e, koporka błyskawica pod pistolety. Więc tak to by się prezentowało jeżeli wam pomogłem zachęcam do stawienia łapeczki w górę. Pamiętajcie, słuchajcie o konkursiku, który zaraz, yy, zaraz wam przedstawię. Jeszcze zachęcam do subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie. No i wpadnijcie do konkursiku, yy, link w opisie. I słuchajcie, teraz ogłaszam króciutki konkurs. Będzie można wygrać trzy takie yy, gierki RFX. Możecie sobie obczaić link też jest w opisie do RFX. Yy, I słuchajcie, jak wygrać? Zostawić łapeczkę pod tym materiałem napisać w komentarzu RFX plus wasz Discord, czyli razem z tym hashtagiem i numerkiem i zostawić suba, jeżeli nie subskrybujecie i możecie wygrać bardzo fajna gierka. Obczajcie sobie, właśnie ona jest też w opisie i możecie trzy takie gierki wygrać. Wyniki pojawią się za tydzień od publikacji tego materiału. A ja wam dziękuję za oglądanie i ja byłem Sasek i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć, cześć. pa.